Naprawa awarii w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie potrwa nawet kilka miesięcy. Do Wisły, podobnie jak podczas zeszłorocznej awarii, trafiają ogromne ilości ścieków. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie ma sobie nic do zarzucenia w tej sprawie. Dzień dobry Państwu. To zdecydowanie nie był dobry dzień. Wczoraj w Warszawie doszło do kolejnej bardzo poważnej awarii kolektora w oczyszczalni ścieków. Sytuacja jest bardzo poważna, podkreśla minister środowiska Michał Woś. To jest katastrofa ekologiczna. Inspektorzy ochrony środowiska działają na miejscu, sprawdzają rozmiar tej katastrofy ekologicznej. Do Wisły wpływa obecnie około 8 tysięcy litrów ścieków na sekundę. Wszystkie ścieki z miasta Warszawy, plus ścieki przemysłowe, plus ścieki z miejsc tutaj stołecznych, szpitali, wszystko zmieszane płynie w tej chwili do Wisły. To są naprawdę hektolitry ścieków. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca już 4 miesiące temu ostrzegał przed katastrofą. Pytał o prace mające zapobiec kolejnej katastrofie ekologicznej. Wielokrotnie apelowaliśmy o podjęcie jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia tych wszystkich niebezpieczeństwa kolejnej awarii. Mówiliśmy, ja mówiłem wielokrotnie o tym, że za chwilę może w innym miejscu ten rurociąg ulec awarii, ponieważ nie została usunięta przyczyna, tylko skutek. Apele pozostały jednak bez odpowiedzi. Kierujemy sprawę do prokuratury, ponieważ to zostało całkowicie zaniedbane i winę za to po prostu ponosi Rafał Trzaskowski. Informuje minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Rafał Trzaskowski nie ma jednak sobie nic do zarzucenia. To, z czym mamy do czynienia, no to oczywiście są przede wszystkim błędne decyzje, które były podejmowane w przeszłości. Mówiąc o przeszłości, Rafał Trzaskowski obarcza winą nieżyjącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Realizacja tej inwestycji była już za czasów prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz. Odbiór był za czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz. To już ponad 15 lat, kiedy rządzi Platforma Obywatelska i dzisiaj mówienie o tym, że prezydent Lech Kaczyński jest za to odpowiedzialny, jest po prostu absurdalne. Wskazuje wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Ogromne ilości ścieków płyną teraz do Bałtyku. Jutro około 5 rano ta fala ścieków dopłynie do Płocka, potem kolejne miasta i to pokazuje skalę tej katastrofy. To nie jest tylko problem Warszawy, ale to jest problem wszystkich miast w dół Wisły. To jest problem rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000, które nad Wisłą się znajdują. Już dziś wiemy, że usuwanie awarii potrwa kilka miesięcy. Deklarujemy pełną współpracę i jesteśmy w stanie przekazać i rury, i cały sprzęt, który mamy. W tym zakresie jesteśmy gotowi służyć naszą pomocą techniczno-ekspercką. Jesteśmy w stanie pomóc dostać niezbędną dokumentację, niezbędne pozwolenia, które są wymagane w tym przeprowadzeniu takiej inwestycji. Jak podkreśla prezes Wód Polskich Przemysław Daca, bez pomocy wojska i rządu także i tym razem się nie obejdzie.